Stany Zjednoczone i Japonia stosują inne podejścia do rozwoju swoich myśliwców. Jednak oba kraje zwracają większość swojej uwagi na rozwój technologii i bazy przemysłowej. Dodatkowo, możliwość stawienia czoła rosnącemu zagrożeniu ze strony przyszłych rosyjskich i chińskich myśliwców szóstej generacji stała się celem numer jeden dla pola lotniczego w kraju wschodzącego słońca. To właśnie doprowadziło do pojawienia się narodowego myśliwca Stealth Mitsubishi FX. Plany szóstej generacji myśliwca Mitsubishi FX lub znanego również jako F3 rozpoczęły się wkrótce po tym, jak USA zakazały eksportu F-22 Raptor do swoich sojuszników. Jeden z kongresmenów, David Obey, był bardzo zaniepokojony tym, że niektóre z tajnych technologii użytych do stworzenia legendarnego F-22 mogą zostać odkryte przez wrogów, jeżeli USA zaczną eksportować płatowce. Dlatego w 1988 roku wprowadził poprawkę do ustawy. Było to tylko jedno zdanie i stwierdzono, że żadne fundusze udostępnione na mocy tej ustawy nie mogą być wykorzystywane do zatwierdzenia lub licencjonowania sprzedaży zaawansowanego myśliwca taktycznego F-22 jakiemukolwiek obcemu rządowi. Ponieważ Japonia nie mogła zastąpić starzejącej się floty nowymi F-22, władze postanowiły stworzyć nowy, zaprojektowany w kraju myśliwiec. Tak więc w latach 2009-2010 japońskie Ministerstwo Obrony przeprowadziło badania mające na celu opracowanie zamiennika Mitsubishi F2. Doszły do wniosku, że kraj potrzebuje myśliwca odrzutowego, który wyprzedziłby nowoczesne myśliwce piątej generacji. Myśliwiec koncepcyjny został nazwany Fighter. Zakres jego zamierzonych możliwości obejmował wykorzystanie zaawansowanych systemów radarowych do przeciwdziałania technologii stealth innych myśliwców, otrzymywanie informacji o celu z innych platform, takich jak myśliwce, drony, korzystanie z optyki flyby do szybszego przetwarzania informacji, technologię stealth oraz nowy, mocniejszy silnik. Mówi się, że FX jest większy niż F-22, dzięki czemu zyskał przydomek Godzilla od Bradley'a Peretta w Aviation Week. Duży rozmiar wskazuje, że Ministerstwo Obrony chce, aby samolot miał bardzo duży zasięg i dużą ładowność. Minister obrony Taro Kono stwierdził, że FX będzie posiadał silne zdolności sieciowe i przeniesie więcej pocisków niż amerykański myśliwiec F-35. FX pozostawił swoich poprzedników daleko w tyle, zastępując tradycyjne układy hydrauliczne siłownikami elektrycznymi. Powodem wyboru takich napędów, według japońskiego Ministerstwa Obrony, była złożoność projektu wnętrza myśliwca stealth. Przy projektowaniu niewidzialnego kształtu samolotu należy uwzględnić wewnętrzną komorę broni i kanały wlotowe powietrza. Jednak pojawiły się problemy z instalacją orurowania układu hydraulicznego z powodu kilku względów projektowych, takich jak sztywność i długość. Zastosowanie silników elektrycznych wyeliminowało ograniczenia, ponieważ są one połączone tylko za pomocą przewodów elektrycznych. Dzięki temu instalacja jest uproszczona, a ograniczenia zredukowane, co pozwala na większą elastyczność w projektowaniu nadwozia samolotu. Aby zachować lekką strukturę nadwozia, FX wdrożył kilka różnych technologii i metod projektowania. Jedną z nich było ograniczenie i wyeliminowanie stosowania elementów złączonych poprzez formowanie klejem. Metoda ta nazywana jest technologią struktury zintegrowanej. Jeśli chodzi o same silniki, FX będzie napędzany dwoma silnikami XF9 dostosowanymi do szerokiego zakresu poziomów ciągu w zależności od wymagań konkretnego samolotu, a przyszły program silników myśliwskich jest prowadzony z myślą o maksymalnym ciągu 20 ton. Warto zauważyć, że XF9 ma dużą moc elektryczną 180 kW, więc FX otrzyma łącznie 360 kW z obu swoich silników. Potężna generacja energii jest potrzebna do zasilania potężnej awioniki i wyposażenia myśliwca. Silniki zawierają trójwymiarowe dysze wektora ciągu, aby umożliwić samolotowi osiągnięcie wysokiej manewrowości i poprawę zdolności do ukrywania się.
Dysza wektora ciągu silnika może odchylać ciąg do 20 stopni we wszystkich kierunkach. Aby poprawić wykrywanie samolotów stealth, FX wykorzystuje zintegrowane czujniki. Czujniki obejmują aktywny radar ze skanowaniem elektronicznym, AESA, pasywny czujnik częstotliwości radiowej RF oraz kamerę na podczerwień. Zarówno radar AESA, jak i czujnik RF wykorzystują azotek galu, aby poprawić swoje działanie. Radar AESA bazuje na radarze używanym w myśliwcu F-2 i jest podobny do radaru używanego w F-35. FX posiadają system samoobrony RF, który przeciwdziała zagrożeniom związanym z samolotami i rakietami. Aby ograniczyć przekrój radaru do minimum, fizyczna struktura pojazdu jest wyposażona w serpentynowe kanały powietrzne i wewnętrzną komorę uzbrojenia. Amortyzatory fal elektromagnetycznych są zainstalowane w kanałach powietrznych i silnikach w celu zmniejszenia odbić radarowych. Według niektórych doniesień, absorbery są wykonane z materiału na bazie węgla, a wyniki ich testów wykazały, że dzięki instalacji prawdopodobieństwo wykrycia samolotu przez wroga zmniejsza się o około połowę. Do odbijania fal radiowych podczas tworzenia myśliwca szóstej generacji użyto metamateriałów. Są ważną częścią impulsowego systemu dopplerowskiego stosowanego na pokładzie FX. Aby uniknąć wykrycia emisji radiowych, FX maksymalizuje wykorzystanie wykrywania pasywnego. Kwestia broni zawsze była przewagą dla inżynierów Mitsubishi, szczególnie na tle przyszłych myśliwców szóstej generacji. Planowano wyposażyć nową F-3 w broń mikrofalową, zdolną do zestrzelenia wszelkich zbliżających się pocisków. Broń mikrofalowa jest aktywowana z radaru AESA myśliwca stealth za pomocą wzmacniaczy lamp elektronowych o wysokiej wydajności i miniaturyzacji. Wykorzystanie mikrofal jako broni defensywnej sprawia, że FX jest powiązany z projektem myśliwca szóstej generacji FCAS, który podobno jest wyposażony w ukierunkowaną broń energetyczną wykorzystującą systemy mikrofalowe i lasery. Z kolei Rosja nie ujawniła jeszcze swoich zamiarów dotyczących użycia broni laserowej w ramach programu MiG-41. Oprócz broni mikrofalowej, Japonia opracowała nowe naddźwiękowe pociski przeciwokrętowe specjalnie dla następcy Mitsubishi F-2. Jednocześnie Federacja Rosyjska stwierdziła, że głównym uzbrojeniem ich przechwytującego MiG-41 będzie pocisk R-37 o zasięgu ponad 280 km. Japonia planuje wprowadzić bezzałogowe bojowe statki powietrzne, które mogą operować razem z FX. Istnieją dwie wersje drona. Jedna, która jest nośnikiem czujników i rozpoznaniem celów, a druga strzela amunicją i kieruje nadlatujące pociski z dala od samolotu macierzystego. Obie wersje mają ten sam projekt, a ich rozwój ma zostać w pełni ukończony do 2030 roku. Rosja, rozwijając MiG-41, postanowiła skoncentrować swoje wysiłki nie tyle na wykorzystaniu dronów, ile na stworzeniu wersji samolotu bezzałogowego, umieszczeniu centrum kontroli w bezpiecznym miejscu i tym samym zmniejszeniu potencjalnego zagrożenia dla życia pilotów. Rozwój FX ma na celu ożywienie krajowego przemysłu obronnego i lotniczego, a także wzmocnienie jego pozycji na międzynarodowym rynku broni. W Azji Wschodniej FX pozwoli Japonii nadążyć za Chinami i Koreą Południową w pogoni za myśliwcami stealth. Ale kraj wschodzącego słońca powinien również dyskontować wzmożoną aktywność militarną Rosji. Myśliwiec przechwytujący MiG-41 według jego twórców będzie zdolny do prowadzenia misji bojowych nawet w trudnych warunkach Arktyki i bliskiej przestrzeni kosmicznej, stając się tym samym pierwszym myśliwcem kosmicznym. Eksperci są jednak zgodni, że na razie Rosji nie stać na stworzenie najnowszego MiG-41. Tymczasem Wielka Brytania stara się zwrócić uwagę swoich japońskich sojuszników na projekt Tempest. Wcześniej pojawiły się nawet wezwania do połączenia tego programu z projektem FX. W rezultacie aktywnie dzielą się poufnymi informacjami technicznymi z japońskimi kolegami.
Jednak Japonia pozostaje mocno pewna swoich wysiłków na rzecz stworzenia krajowego myśliwca, grzecznie przyjmując fundusze i pomoc od sojuszników i specjalistów z innych krajów, ale nie starając się dzielić z nimi wyczerpującymi szczegółami procesów produkcyjnych. Co o tym sądzisz? Czy Japonii uda się samodzielnie stworzyć myśliwiec szóstej generacji? Czy poradzi sobie bez pomocy z zewnątrz? Daj nam znać o swoich przemyśleniach w komentarzach poniżej i jak zawsze, jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, zostaw kciuk w górę i nie zapomnij zasubskrybować nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.